Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 134. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 87. Budowla jego jest na świętych górach. Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o Miasto Boże. Wymienię Rachab i Babel wśród tych, co mnie znają. Oto Filistyni i Tyr razem z Kusz powiedzą: Ten i ten się tam urodził. O Syjonie zaś będzie się mówić. Każdy na nim się narodził, a najwyższy sam go umacnia. Pan spisując wylicza narody: Ten się tam urodził. I oni zaśpiewają jak tancerze, w Tobie są wszystkie me źródła. Panowanie Jeroboama, upadek moralny Izraela i dalsze podziały państwa stanowią treść rozdziałów XIII i XIV pierwszej Księgi Królewskiej. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu pańskiego mąż Boży z Judy do Betel i z nakazu pańskiego tak zawołał do ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na Tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn spalających na Tobie ofiary kadzielne. Będą palić na Tobie kości ludzkie. Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając: Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan. Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo Męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął z nad ołtarza rękę wołając: Schwytajcie go!. A wtedy uschła mu rękę, którą wyciągnął ku niemu i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez Męża Bożego z nakazu pańskiego. Wobec tego król zwrócił się do Męża Bożego, mówiąc: Przejednaj oblicze Pana, twego Boga, i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w ręce. Wtedy Mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w ręce i znowu stała się taka jak poprzednio. Następnie król przemówił do męża Bożego, pójdź ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar. Na to mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał pół Twego domu, nie pójdę z Tobą i nie będę jadł chleba, ani też pił wody w tym miejscu na podstawie słowa pańskiego. Nie będziesz jadł chleba ani też pił wody, i nie powrócisz tą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. Był zaś pewien stary prorok mieszkający w Betel. Otóż jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko o czynie, jakiego w owym dniu dokonał mąż Boży w Betel, oraz powtórzyli swemu ojcu te słowa, które wypowiedział do króla. Wtedy ich ojciec rzekł do nich: którą drogą poszedł? Synowie jego wskazali mu drogę, którą udał się mąż Boży, przybyły z Judy. On zaś rozkazał swoim synom: Osiodłajcie mi osła. Więc osiodłali mu osła, a on wsiadł na niego, podążając za mężem Bożym. Kiedy znalazł go siedzącego pod Terebintem, przemówił do niego: Czy ty jesteś mężem Bożym, który przyszedł z Judy? On zaś mu odrzekł: Ja. Wtedy mu powiedział: Chodź ze mną do domu, abyś spożył chleb. Ale on odrzekł mu: Nie mogę wrócić z tobą, ani iść z tobą, ani też nie będę jadł chleba, ani pił z tobą wody w tej miejscowości. Bo pan powiedział do mnie słowo: Nie będziesz tam jadł chleba, ani pił wody, i nie pójdziesz z powrotem tą drogą, którą przyszedłeś. Na to mu odparł: Ja też jestem prorokiem, jak i ty. Mnie też anioł rzekł słowa Pańskie. Zawróć go ze sobą do twego domu, aby spożył chleb i napił się wody. Oszukał go. Dlatego tamten wrócił z nim, a później w jego domu spożył chleb i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Pan skierował słowo do proroka, który go zawrócił z drogi. Zawołał on do męża Bożego przybyłego z Judy. Tak mówi Pan. Za to, że sprzeniewierzyłeś się słowom pana i nie spełniłeś polecenia, które ci dał pan, Bóg twój, gdyż powróciłeś i spożyłeś chleb oraz napiłeś się wody w tym miejscu, o którym ci powiedział: Nie jedz tam chleba ani nie pij wody. Twoje zwłoki nie wejdą do grobu twoich przodków. Kiedy już zjedli chleb i napili się, osiodłał osła owemu prorokowi, którego zawrócił z drogi. A gdy ów odjechał, na drodze napadł na niego lew i zabił go. Zwłoki jego leżały porzucone na drodze, a koło nich stał osioł. Również i ów lew stał koło zwłok. Po upływie pewnego czasu przechodzili ludzie i ujrzawszy zwłoki porzucone na drodze oraz lwa stojącego koło zwłok, przyszli i powiedzieli o tym w mieście, w którym ów stary prorok mieszkał. Gdy dowiedział się o tym prorok, który zawrócił go z drogi, powiedział: to jest Mąż Boży, który sprzeniewierzył się słowom Pana, i dlatego Pan zesłał na niego lwa, aby go rozszarpał i zabił, według wyroku zapowiedzianego mu przez Pana. Następnie rzekł do swoich synów: Osiodłajcie mi osła. Więc go osiodłali. Wtedy pojechał i znalazł zwłoki porzucone na drodze, jak też osła i lwa stojących koło zwłok. Lew ten nie pożarł zwłok i nie rozszarpał owego osła. Prorok podniósł więc zwłoki męża Bożego, włożył je na osła i przywiózł je z powrotem do miasta, aby go opłakiwać i pogrzebać. W końcu złożył jego zwłoki w swoim grobie. Zapłakano wtedy nad nim: Ach, mój bracie. Kiedy już go pochował, rzekł prorok do swoich synów. Po mojej śmierci pochowacie mnie w grobie, w którym został pochowany mąż Boży. Złóżcie moje kości koło Jego kości. Bo na pewno spełni się ta zapowiedź, którą on ogłosił jako wyrok pański na ten ołtarz w Betel i na wszystkie przybytki wyżyn, które są w miastach Samarii. Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie. Mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż ten stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. W tym właśnie czasie zachorował syn Jeroboama Abiasz. Wówczas Jeroboam powiedział swej żonie: Wstań, proszę, i przebierz się tak, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. Następnie pójdziesz do Silo, gdzie przebywa prorok Achiasz, który przepowiedział mi, że będę królem tego ludu. Weźmiesz ze sobą dziesięć chlebów oraz ciastka i gąsior miodu i pójdziesz do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem. Żona Jeroboama tak uczyniła i, wyruszywszy, przyszła do Silo i weszła do domu Achjasza. Achjasz zaś już nie widział, bo wskutek starości ociemniał. Ale pan rzekł do Achjasza: Oto przyszła żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie o swoim synu, bo on jest chory. Tak i tak jej powiesz. Kiedy wejdzie, będzie przebrana. Dlatego kiedy Achiasz usłyszał odgłos stąpania wchodzącej przez drzwi, powiedział Wejdź, żono Jeroboama, czemu to się przebrałaś? A właśnie otrzymałem dla Ciebie przykre zlecenie. Idź, powiedz Jeroboamowi. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywyższyłem Cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego. Oraz oderwałem królestwo od domu Dawida, aby je dać Tobie. Ale Ty nie stałeś się jak mój sługa, Dawid, który zachowywał moje polecenia i który postępował za mną z całego serca swego, czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach. Przez Twoje postępowanie stałeś się gorszy od wszystkich Twoich poprzedników, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów. Posągi ulane z metalu, aby mnie tym drażnić, a mną wzgardziłeś. Dlatego sprowadzę nieszczęście naród Jeroboama, gdyż wytępie z domu Jeroboama nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój do szczętu. Kto z należących do rodziny Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy. A kto umrze w polu, tego będą żarły ptaki podniebne, gdyż tak rzekł Pan. Ty zaś ruszaj i idź do swego domu. Kiedy Twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze. Potem cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z rodu Jeroboama wejdzie do grobu. Gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazło się coś miłego Panu, Bogu Izraela. Pan sam ustanowi sobie nad Izraelem króla, który wytępi ród Jeroboama, co już teraz się zaczyna. Potem Pan uderzy w Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Później rozproszy ich poza rzekę za to, że zrobili sobie aszery i pobudzali Pana do gniewu. Opuści on Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela. Żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła w progi domu, wtedy zmarł ów chłopiec. Potem pochowano go, przy czym opłakiwał go cały Izrael według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez swego sługę, proroka Achiasza. Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, jak toczył wojnę i jak królował, opisane są w księdze kronik królów Izraela. A okres, w którym królował Jeroboam, trwał 22 lata. Potem spoczął ze swoimi przodkami, a jego syn Nadab został w jego miejsce królem. W judzie zaś królował syn Salomona-Roboam. Miał on 41 lat w chwili objęcia władzy, a siedemnaście lat królował w Jerozolimie, tym mieście, które Pan wybrał ze wszystkich pokoleń Izraela, aby tam umieścić swoje imię. Jego matka, Ammonitka, miała na imię Naama. Juda też czynił to, co jest złe w oczach Pana. Wskutek tego drażnili go bardziej niż to czynili ich przodkowie swoimi grzechami, jakie popełniali bo i oni zbudowali sobie wyżyny i stele i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. Zaczął się również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według wszelkich obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed oblicza Izraelitów. Dlatego w piątym roku panowania króla Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu Szeszonk i zabrał kosztowności świątyni pańskiej, oraz kosztowności Pałacu Królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również wszystkie złote tarcze, które sporządził Salomon. Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do Pałacu Królewskiego. Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni pańskiej, straż je nosiła, a potem odnosiła do zbrojowni straży. A czyż pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co zdziałał, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Ponadto między Roboamem a Jeroboamem była wojna przez cały czas. Potem Roboam spoczął ze swoimi przodkami w mieście Dawidowym. Jego matka Ammonitka miała na imię Naama. Syn jego, Abijam, został w jego miejsce królem. Rozdział 19, werset od 1 do 20 dzieła apostolskich, ukazuje intensywne i dynamiczne działanie Pawła w Efezie, które skutkuje nie tylko szerzeniem Ewangelii, ale również głęboką transformacją życia duchowego i kulturowego mieszkańców. Pokazuje również, jak głębokie zrozumienie i przyjęcie chrześcijaństwa prowadzi do odrzucenia wcześniejszych praktyk i przekonań. Co jest szczególnie widoczne w przypadku konfrontacji z lokalnymi praktykami magicznymi. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do Niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście, zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie. To jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy opierali się i nie chcieli uwierzyć, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, a rozprawiał codziennie w szkole niejakiego tyranosa. Trwało to dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy usłyszeli słowo Pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy spróbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez pana Jezusa, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jezusa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy drachm w srebrze. Tak rosło w potęgę i umacniało się słowo pańskie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.